Halo, halo! Witam serdecznie, moi drodzy. W zeszłym odcinku wyjaśniałem różnicę między słowami while i da. Ten odcinek możecie zobaczyć klikając tutaj. W tamtym odcinku mówiłem, że da możemy przetłumaczyć na polskie jako że. Jednak da w Niemczech usłyszymy w wielu innych kontekstach i na dobrą sprawę w zupełnie innych znaczeniach. Dlatego dzisiaj opowiemy sobie, co dokładnie znaczy słowo da i kiedy możemy go jeszcze używać. Zapraszam. Słowo da jest po pierwsze dość uniwersalnym wyrażeniem, dzięki któremu możemy powiedzieć po niemiecku zarówno tutaj, jak i tam. I ktoś tutaj może teraz zapytać, jak to jedno słowo da może znaczyć zarówno tutaj, jak i tam? I skąd będziecie wiedzieć, kiedy chodzi o które znaczenie? Otóż odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. W rzeczywistości da znaczy mniej więcej po polsku w tym miejscu. I teraz w zależności od tego, czy to miejsce jest bliżej nas, to da przetłumaczymy na polski jako tutaj, a jeżeli to miejsce jest dalej od nas, to da na polski przetłumaczymy jako tam. Zobaczmy to sobie na przykładach. Załóżmy, że pokazujemy komuś, gdzie mieszkamy i wskazujemy na jakiś oddalony dom, mówiąc ich wohne da. Mieszkam po polsku tam, mieszkam w tym miejscu, mieszkam tam. Ich wohne da. Albo załóżmy, że spacerujemy przez Berlin i szukamy przystanku autobusowego. Zauważamy nagle przystanek po drugiej stronie ulicy. Możemy wtedy powiedzieć da ist eine Haltestelle, czyli tam jest przystanek. I tutaj znowu dosłownie mówimy w tym miejscu jest przystanek, a że ten przystanek jest od nas oddalony, na polski tłumaczymy to na tam. Da ist eine Haltestelle. A teraz wyobraźcie sobie, że Niemiec chodzi po mieszkaniu i szuka okularów. I mówi, wo ist denn nur meine Brille, czyli gdzie się podziały moje okulary. A my widzimy te okulary tuż przy nas na stole, więc możemy powiedzieć da, czyli w tym miejscu, lub innymi słowy, tutaj, da. Czyli słowo da jest takim uniwersalnym wyrażeniem do określania lokalizacji. Dlatego właśnie da bardzo często łączymy w zdaniu ze słowem sein i wyrażenie da sein oznacza po polsku być na miejscu albo być obecnym. Na przykład jak przychodzimy do kogoś, pukamy do drzwi, a nikt nie otwiera, możemy powiedzieć es ist niemand da, czyli nikogo tam nie ma, nikt nie jest obecny. Es ist niemand da. Albo kiedy rozmawiamy na przykład z kimś przez telefon i musimy na chwilę przerwać rozmowę, żeby na przykład wypuścić kota, możemy wtedy powiedzieć naszemu rozmówcy warte mal, ich bin gleich wieder da, czyli poczekaj moment, za chwilę znowu będę obecny, za chwilę znowu będę na miejscu. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Albo jak taksówkarzowi podamy adres, do którego chcemy dojechać, taksówkarz nas tam dowiezie, zatrzyma samochód i powie wir sind da, czyli jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w tym miejscu, o którym pan mi mówił. Wir sind da. I tego naszego uniwersalnego słówka da, czyli w tym miejscu, tu i tam, możemy użyć też nieco bardziej metaforycznie, żeby wyrazić sens w tej sytuacji, w tym wypadku, w tej kwestii. Na przykład, jeżeli w jakiejś sprawie nie da się już nic więcej zrobić, możemy po niemiecku powiedzieć da kann man nichts machen, czyli tutaj nie można już nic zrobić, lub innymi słowy, w tej kwestii już nic się nie da zrobić. Da kann man nichts machen. I gdyby ktoś nam tak powiedział, możemy takiej osobie odpowiedzieć da haben Sie nicht recht, czyli tutaj się pan myli lub w tej kwestii się pan myli. Da haben Sie nicht recht. Albo jak jakaś osoba wypowie swoją opinię, na przykład, że niemiecki jest przydatny i pomaga w życiu. Możemy wówczas takiej osobie odpowiedzieć da bin ich ganz derselben Meinung, czyli i tutaj jestem tego samego zdania. Tutaj w tej kwestii w pełni się zgadzam. Da bin ich derselben Meinung. W
porządku, moi drodzy. Nauka języka powinna polegać przede wszystkim na praktyce. Dlatego teraz wyobraźcie sobie, że idziecie przez Hamburg na przykład i Niemiec pyta was, wo ist der Bahnhof, czyli gdzie jest dworzec. Wo ist der Bahnhof? A że dworzec jest nieopodal, po drugiej stronie ulicy, pokazujecie mu ręką i mówicie, dworzec jest tam. Dworzec jest tam. Poprawne tłumaczenie tego zdania zapiszcie w komentarzach, to je dla was sprawdzimy. Czas, kochani, na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie, jak używać słowa da. Da jest po pierwsze takim uniwersalnym wyrażeniem do określania położenia czegoś, czyli może znaczyć zarówno tu, jak i tam, a na dobrą sprawę w tym miejscu. Da w połączeniu ze słowem sein, czyli da sein, oznacza być na miejscu albo być obecnym. I da metaforycznie może oznaczać w tym wypadku, w tej sytuacji, w tej kwestii. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Da, wo die Angst ist, ist der Weg. Tam, gdzie jest strach, tam jest droga.